24 pytania. Rozmowa poranka. Witam Państwa ponownie do Kania W studiu jest zapowiadany gość, Pan Jacek Sariusz-Wolski, europoseł, kandydat Prawa i Sprawiedliwości do Europarlamentu Europejskiego. Witam serdecznie. Witam. Panie, panie pośle, czy, e, ustawa, czy sprawa ustawy 447 jest zamknięta po oświadczeniu premiera i pana prezesa? Ja sądzę, że wyraźnie nie można powiedzieć, że nie ma sprawy. To jest prawo amerykańskie, to nie jest prawo międzynarodowe, to nie ma żadnej mocy w Polsce. No, ja nie chcę, nie chcę wchodzić w analizę, bo to jest jakby zobowiązanie, żeby kongres informować. To można wokół tego oczywiście robić burzę w, w szklance wody. Natomiast to nie ma nic wspólnego z polską rzeczywistością. A po drugie, no, jeszcze raz powiem tak wyraźnie powiedzieć, że to nie ma, nie może i nigdy nie będzie miało żadnego wpływu na polskie i jej interesy nie można. Także chyba to zamyka sprawę. Zamyka sprawę, natomiast dla y, części y, obozu politycznego lub tych, którzy chcą y, zaistnieć w tym obozie politycznym, myślę tutaj o, o narodowców, sprawy nie zamyka, oni się odwracają w stronę Rosji, ale zdradzę państwu, że przed y, wejściem na antenę rozmawialiśmy z panem posłem. Pan poseł powiedział, że sporo sił w Europie ma konotacje takie ciągoty prorosyjskie, prawda? No jest, są przyjaciele, są przyjaciele Rosli, Rosji, w Niemczech w ogóle ukłuto takie powiedzenie Rusland für Steiers", czyli ci, którzy rozumieją Rosję. To, to oczywiście to jest z, z takim drwiącym, drwiącym troszkę podtekstem. Makro sumie Rosję, prawda? Tak. W parlamencie europejskim, mówiąc konkretami, w głosowaniach wygląda na to, że to jest stu kilkunastu posłów, i można nawet podać listę. Ostatni raport znakomity, pani poseł Wudygi na temat Rosji dezinformującej Europę. No właśnie, stu kilkunastu głosowało przeciw. I to jest skrajna prawica, skrajna lewica. Ale nie tylko, ale głównie. Ale Emmanuel Macron, prezydent Francji, jest prorosyjski przecież. No, Francja Francja ma to, 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 to ukoszenie od, od czasu, kiedy kozacy założyli bistra w Paryżu i wjechali na koniach na, 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 na to, co potem nazwano Pą Aleksandrą. Zwłaszcza lewica francuska ma, ma takie ciągoty, bo kiedyś uwierzyła, że, 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 że komunizm sowiecki to jest przyszłość ludzkości, ale, ale również prawica, również prawica, również, również pani Le Pen. To bardzo jest trudno, ale uleczalne, jeżeli się nie przeszło, nie skonfrontowało historycznie, to jak kraje takie jak Polska, ale nie tylko, nasza część Europy. Oni nie mają doświadczeń, doświadczeń, e, jakie ma nasza część Europy, argumenty merytoryczne nie trafiają, przeważają argumenty, róbmy biznes o mało co, przecież nie sprzedali srali. Rosji. No w ostatniej chwili udało się temu zapobiec. Są przecież, że znaczy firma Engie francuska jest udziałowcem Nord Stream 2, no szereg gestów francuskich o tym świadczy, oni uważają, że to. Równoważy wpływy amerykańskie, tak jak gdyby wpływy amerykańskie nie były dla Europy czynnikiem bezpieczeństwa, tylko zagrożeniem. No, a to, to ale coś to się jest. tak przedstawia, panie pośle, właśnie, że y, wpływy amerykańskie, sojusze z Amerykanami je, mogą je, być zagrożeniem Ja w Francji nie mogę nie tyle zrozumieć, bo, bo rozumiem aż za dobrze, ale, ale ale zaakceptować w kategoriach moralnych ten niechęć do Stanów Zjednoczonych za co? Za to, że ich wyzwolili? No myślę, że tutaj no tak, tak samo tak tak było ale myślę, że to jest też kwestia tego co pan powiedział na początku po prostu nie doświadczyli sowieckiej okupacji i ja to widziałem w Belgii na przykład ten taki 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 sentyment do, do również Związku Sowieckiego. No I... tak ale to, no to, to znaczy dużo 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 część odpowiedzi to, to są intelektualiści francuscy i, I wiemy i wiemy tak, język, i wiemy coś język, na ten temat nawet wiemy, w której kawiarni się spotykali. W Paryżu Café Ode Demago. No właśnie, więc teraz wróćmy do najnowszych czasów. Pani pośle, chcę zapytać o Donalda Tuska, ponieważ co niektórzy wieszczą, że Donald Tusk zbuduje nową partię. Mówiło się też o tym w Brukseli swego czasu, na korytarzach w Brukseli, w Parlamentu Europejskiego, że Donald Tusk montuje nowe ugrupowanie. Czy jest to możliwe pana zdaniem, czy to jest to tylko szeptanka, która nie ma w ogóle żadnic wspólnego z rzeczywistością? Panie dyrektor, Tusk ma swoją partię, to jest Platforma Plus. To znaczy, no, nowoczesna teraz ukłon na czymś, co nie powinno mieć nazwy wykład, no wiesz, agit... nie łódzkim, warszawskim, a, 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 warszawskim przepraszam, bo Pan, by to jest, ten kończył, tak. był by Pan poseł, dodawał kandydat, złoci tą pomyłkę. E e e e co, 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 co było forma agitki e e e politycznej. Ona nie jest formalizowana, nie jest zarejestrowana i tak dalej. Ale, ale on... to jest przewodniczący Unii, jest to przewodniczący Rady, Rady Europejskiej. Nie wolno tego robić, w na pewno gwałci literę traktatu, który w punkcie 15.6 mówi, że nie wolno pełnić ruch publicznych. Jest nieformalnym kierownikiem opozycji od dawna. Jego wystąpienia, poczynając od Wrocławia i szereg innych działań, Dzisiaj kiedy, kiedy pielgrzymowali wszyscy od, 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 od partii politycznych po, 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 po kody, niekody, kody. Jest, jest po prostu szefem takiego obozu nieformalnym. Wydaje. Polecenia, czy, 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 czy daje hasła? No, powiedział na tym niewykładzie na Uniwersytecie Warszawskim: Powiedział przecież, nie pobierajcie i sprzeciwiajcie się. No to była instrukcja polityczna wprost. Tego nie wolno robić przewodniczącemu Rady. On jest świadom tego, że z koniec kadencji nikomu nic nie zrobi i on to robi łamie i ducha traktatu unijnego, a przecież taką Europę na ustach ma on i jego, i jego, i jego koledzy. I, I również dobry obyczaj. No to nie, to jest nieobyczajne, żeby takie rzeczy robić. Tego się nie, 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 nie robi, więc ja sądzę, że nie wypowiedzą tego. Wiele osób z wyższych pięter Unii Europejskiej, no ale prywatnie sobie myślą, że ten facet naprawdę pobłądził. Panie pośle, jednak zbliżają się wybory prezydenckie i jest w tej chwili przekonanie, że Donald Tusk wystartuje, mając właśnie za sobą już tą kadencję w Brukseli, że mając za sobą poparcie. Europy, tak? No bo co, ciągle się mówi o poparciach na przykład kręgów niemieckich Donalda My Tuska. jest Europa, więc nie mówmy o poparciu Europy. Oczywiście ma poparcie e, dużych, silnych e, sił, wielkich, możnych, możnych sił. A z czego to wynika? Bo to jest się zastanawiające. No, no, Ostatnio ale... pisałem, że się, taką sylwetkę Donalda Tuska i prawdę mówiąc... Moralizował i... tych sił interesy. No można to wyliczyć. No. przecież wszystkie rzeczy, które robił i rzeczy, których robienia zaniechał, Yy, znaczy nie, nie potrafię wyliczyć, co zrobił dla Polski, Natomiast potrafię wyliczyć, co zrobił dla tych, którzy yy, są jego jak gdyby, politycznymi sponsorami. Ale przecież był premierem 8 lat. Prawie. No właśnie. I nie potrafi ma nie oszukał Polaków. szukał Polaków, mnie samego też. Yy, ale jest, 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 jest no politycznym, przepraszam, no, to, to jest niedyplomatyczne. No, Może. Okej, okay, oszukał to słowo, powinno, 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 powinno wystarczyć. Zresztą, ewolucja polskiej opinii publicznej, która dojrzewa do oceny jego dokonań, w cudzysłowie, no o tym świadczy. Część publicystów, nawet sprzyjających Platformie Obywatelskiej, Tuskowi mówi. Donald Tusk nie wykorzystał swojej szansy właśnie na Uniwersytecie Warszawskim. Dzisiaj jest Uniwersytet Poznański. Czy myśli pan, że dzisiaj będzie również próba jakiegoś. A, czy mają na myśli, że nie wykorzystał swojej szansy na Uniwersytecie? Także. Yy... Czy w Unii Europejskiej? Nie, na Uniwersytecie. Że mógł wrócić jako mąż stanu, a chyba nie wiesz. Chyba nie mógł, bo się chyba paliwo wypala. Yy, a nie wykorzystał szansy w Unii Europejskiej. Bo ma jednoznacznie negatywny bilans. To znaczy? No te pięć lat w zasadzie zostawia Unię Europejską w stanie dużo, dużo gorszym niż zastał. Kryzys imigracyjny nie, nic nie zrobił, żeby go powstrzymać. Wojna na Ukrainie nic nie zrobił, stosunki z Rosją nic nie zrobił. Stosunki, z skłócenie z Ameryką dolało oliwy do ognia. Brexit. Krytykując Brexit, formalnie to on miał kompetencje negocjować, nie Juncker. Oddał to walkowerem. No w zasadzie trudno. Znaczy, potem, jak już jest posprzątane, no to mówi wychodzi z, z lasu, że tak powiem I, i mówi, że jest przeciwko Nord Streamowi, że, że, że z imigracją to nie tak i tak dalej tylko wtedy kiedy już nie kosztuje, a, no właśnie, kiedy, a kiedy to kiedy, kosztuje, kiedy, kiedy nie, I trzeba, nie i trzeba i trzeba było powiedzieć pani Merkel hola hola pani Merkel, e, z tą imigracją. Kiedy trzeba było powiedzieć hola hola, nie, nie, nie. Brytyjczycy zostańcie wbrew temu, co Berlin i Paryż milczał jak zaklę, milczały, jak, zaklę, jak milczeli jak zaklęci. I tak dalej, i tak dalej. Więc to jest kadencja. No, zmarnowana? Zmarnowana, braku działania czy zaniechania działań. Takiego płynięcia na fali. I naprawdę nie no można znaleźć w europejskie, jednego... Europejskiej ciepłej wody w granie, niestety. Nie można nic dobrego znaleźć, jakiegoś jednego osiągnięcia, jeżeli chodzi o Nalewskę, w tym bilansie, no wiadomo, że więcej jest... No proszę ode mnie tego nie wymagać, bo, bo, bo nie potrafię, ja nie potrafię. Jak będzie wyglądała Unia Europejska po wyborach? Lepiej, e, ale Dlaczego? nie jest tak dobrze, jak byśmy chcieli, bo jest korekta kursu w toku. Przybijają się z oporem, z oporami głosy obywateli w postaci różnego rodzaju ruchów kontestujących główny nurt, które mówią: zadbajcie o nasze bezpieczeństwo, zadbajcie o nasz dobrobyt, i to są te ruchy, które są i na ulicach. Francji i które są w postaci partii i w Hiszpanii i we Włoszech A co się stanie właśnie z żółtymi kamizelkami Często rozmawiamy z panem doktorem Trygalskim na antenie na ten temat, on uważa, że to cały, że te protesty będą się utrzymywały przynajmniej do wyborów one zaskakująco długo trwają one są autentyczne ja myślałem, że one wyłonią z siebie reprezentację polityczną wygląda, że nie bardzo się to udaje ale nie wystartują do Parlamentu Europejskiego bo Oni już za późno. gdzieś na inny jako żółte kamizelki nie. Natomiast z, z, z innymi, czy na innych listach, tak, ale jak gdyby no nie, nie, nie spełniła się ten, ta przepowiednia, że to będzie nowa siła polityczna, natomiast na pewno zmienia Francję bardzo i na pewno sprawia duży kłopot prezydentowi Macronowi. Na pewno jest sygnałem, że od dołu coś nowego idzie, to coś urodzi bardziej w prawo. Przesuniętą scenę polityczną, ale czy wystarczająco przesuniętą, żeby żeby głęboka zmiana coś będzie tak. zmiana, ale nie, nie, nie tak głęboka, jakby niektórzy chcieli. Myśli pan, że Marie Le Pen ma duże szanse? Ugrupowanie. Marie Le Pen dzisiaj w sondażach wyprzedziła Macrona, więc. Ale to jest niezadowolenie o społeczeństwa też. Francuzów to co się dzieje, prawda? ruch mi znaczy, kamizelek też we ma W Francji teraz się krystalizuje te dwa obozy Macron. Le Pen Ona może wygrać w sensie mieć przewagę w wyborach do Parlamentu Europejskiego, tam gdzie są wybory proporcjonalne. Ale francuski system, który jest półdemokratyczny, jest tak skonstruowany wybory parlamentarne w dwóch turach, że potem wszyscy przeciwko jednemu można wyizolować siłę 40-procentową, 30-procentową i w ogóle nie wpuścić do Parlamentu Francuskiego. Na tym polega szczególność też ułomność demokratyczna francuskiego systemu piątej Republiki. Panie pośle, że w większość. Moich rozmówców, jak rozmawiam, zastanawia się, publicystów, komentatorów, zastanawia się nad jednym, czy zostanie utrzymana ta hegemonia Niemiec i Francji przez w przyszłym parlamencie europejskim. Że to może być ciekawe. Po pierwsze, jeżeli dokona się Brexit, to mam nadzieję, że nie, bo szanse na drugie referendum, to najświeższe wiadomości rosną. Yy, I kiedy, część... A kiedy miałby być to drugie referendum? Kiedykolwiek, albo przed tą, tą, tą datą jesienną, yy, oby, a jeśli nie, to później. 呃。Uh Znaczy, zanim miną terminy, kiedy zapadnie ta gilotyna artykułu 50. A jeszcze tutaj dopytam, czy Unia Europejska ma tutaj jakieś znaczenie, czy jakieś decyzje mogą zapaść na terenie Parlamentu Europejskiego po wyborach, które odsuną Brexit lub w ogóle doprowadzą do tego, że znaczy, nie będzie. Ja bym oczekiwał, że nowy Parlament Europejski powie to, czego nie powiedziały Komisja i Parlament Europejski poprzedni. Drodzy przyjaciele Brytyjczycy, zostańcie. My was chcemy. My Was potrzebujemy, bez Was Unia Europejska Europa będzie niekompletna, słabsza i uboższa. I jak gdyby wyraźnie wyartykułować, że, że, że chcą dzisiaj usłyszeć głos Brytyjczyków, a nie ten głos manipulowany z 2016 roku. Także tyle się może zmienić. Brytyjczycy mogą a referendum zrobić i powiedzieć się. Sądzę, że wtedy by powiedzieli zostajemy, albo mogą, rząd mógłby, gdyby chciał. Wycofać artykuł, dalszy znaczy wniosek. Wystarczy napisać list i podpisać pani, pani premier May. Niniejszym wycofuje artykuł, wniosek z artykułu 50. Koniec, nie ma sprawy. A jakie są nastroje wśród Brytyjczyków? No bardzo podzielone. Dobry. Jest teraz przed wyborami do Parlamentu Europejskiego bardzo silna nowa partia. Nigela Faradża, tego wielkiego machera. Wiemy, mahera wiemy exitu, Tak, która ma 30% poparcia. To jest bardzo dużo. Tak, ale to znaczy, że 70% nie. No, jak tak, by e, tak tylko tak niestety patrzeć. to 70%. może nie się, pójść na wybory. Nie, nie, ale 70% to, to, to powinna się nazwać partia Remain, czyli pozostań. E, z tym, że oni, oni, oni są wśród innych partii. Ale ale ważne jest, jakby to wyglądało przy drugim referendum. Ja wrócę do tego mojego pytania odnośnie hegemonów. Czy jest szansa na to, żeby, że nie będzie hegemonii Francji i Niemiec w nowym parlamencie? Nie, jeśli zostanie, bo od tego zaczęliśmy. Jeśli pozostanie Wielka Brytania, ten duet, a może nawet duopol, będzie zmierzał do tego, czy dążył nadal i starał się narzucać innym swój, swój punkt widzenia, swoją wolę czy swoje interesy. Natomiast to nie jest tak, że jesteśmy na to skazani, znaczy jednej osi może no był taki moment, kiedy wyglądało na to, że będzie oś Wyżek Rad Włochy. Czy ci, którzy są traktowani gorzej, stygmatyzowani i, 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 i tak dalej. Więc to zjawisko będzie, natomiast będzie i rodzi się kontra. Są zarzuty przeciwników sceny politycznej, przeciwników partii rządzącej obecnej, że Jarosław Kaczyński i Partia Prawa i Sprawiedliwość nawiązuje sojusze z różnymi grupowaniami w Europie. Czy to jest praktyka, czy to jest coś zupełnie nowego i czy powinno się takie rzeczy robić, panie pośle? Powinno się nawiązywać sojusze, dlatego, bo pojedynczo się ma niewielką moc, jeśli wszyscy nawiązują sojusze, żeby, żeby być, być skutecznymi. Pytanie z kim? No właśnie. Pytanie z kim? No jeżeli by się chciało być w dużym komforcie moralno-politycznym, no to powinno się zawiązać maleńki mal, mal, sojusz tylko z tymi, którzy są no, prawie, prawie identycznie myślą jak my. No ale wtedy jest się nieskutecznym. A to chodzi o skuteczność, tak? To chodzi o tak, w polityce chodzi o skuteczność. Europejska Partia Ludowa, którą znam dobrze z wnętrza, której byłem wiceprzewodniczącym przez lata. O, o, o tym się nie wie, ma ogromne dystanse między między jednym skrzydłem a drugim. No, od ściany do ściany, naprawdę. Tak jak one, one, kiedyś było w Unii Wolności. One są chowane? Nie, większe, większe. No bo tam są od libertariańskich, liberalnych bardzo skandynawów po konserwatywnych golistochadeków. No to, to, to jak to wszystko połączyć? No, no, no właśnie, no to, jest, to jest sztuka. <grymne> no to jest sztuka. Natomiast w, w tle podejrzewam, że, że pani, pani pytanie jest to, czy można się z, zbliżać, czy współpracować, czy łączyć, nie wiem, to są decyzje najwyższych gremiów politycznych z partiami na przykład prorosyjskimi. No i są argumenty pro i kontra. Skuteczność tak, ale polityczny, rozbieżność polityczna, konflikt nie. No już abstrahuję, chociaż nie, 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 nie powinno się. jest znaczy, Nieestetyczne politycznie, żeby z ludźmi o takich poglądach jak pani Le Pen. Ale jeżeli się wyciąga argument, oni są prorosyjscy, no to ja wtedy mówię, że tak, pani y, partia pani Le Pen wzięła 30 milionów Wiadomo skąd, pożyczki Pożycz z, z, banku, który... z banku praskiego w, w, w Czechach, się... który ma w tle Rosję. No właśnie. Y, 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 zarzucano coś podobnego, ale nie dowiedziono tego, 3 miliony podobno obiecane dla partii Serwiniego. Ale ja mówię, ale partia główna, największa w Europejskiej Partii Ludowej, CDU, CSU, razem z SPD robi biznes na 10 miliardów euro z Rosją, strategiczny, więc z jednej strony jest przelotny, platoniczny flirt niestetyczne, bo ta koszulka z Putinem na placu Czerwonym jest niestetyczna. A z drugiej strony jest prawdziwa prorosyjskość, taka w faktach. I to głębokich. gospodarcza. Umorze gospodarcza, i wyrażę, bardzo... gospodarcza. Ona, ona nie, ona jest polityczno-geostrategiczna. Rosja hmm. jest naszym przyjacielem. Przecież pani kanclerz powiedziała, że musimy pomóc przez Nord Stream Rosji, żeby mogli tak. mogła stawić czoła Chinom. No to, no to dla mnie niczym jest w, w, w relacji no ten e, przykry, e, o, o, oburzający, czy odrażający, czy niestetyczny gest Hello Mr. Putin. Ale czy my możemy no, w jeszcze coś... z, z więc Prorosyjskość e, części e, głównego nurtu, pan Schröder, SPD, e, przecież oni są prorosyjscy e, bardziej w faktach niż, e, niż, niż, niż Le Pen, czy, czy Liga, na miłość boską. Donald Tusk, który reprezentuje, jak część komentatorów uważa interesy przede wszystkim Niemiec, powiedział pan, że oszukał. Czy oszukał również, jeżeli chodzi o Nord Stream? Czy mógł coś zrobić, czy nie? Mógł. mógł. Zwłaszcza, że, że, że miał, miał jak gdyby dobry punkt wyjścia. Ale i instrumenty, miał... czy miał do tego? Po pierwsze, rozpoczął swoją kadencję i, 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 i chwała mu za to y, od y, takiego tekstu y, Financial Times, gdzie to on zaproponował y, Unię Energetyczną. Ale nic z tego nie wyszło? No, 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 no właśnie, zaproponował i nic nie zrobił. Na tym polega problem. On formalnie formalnie jako szef rady mógł na przykład sprawę Nord Streamu, o co apelowano, wprowadzić pod obrady Rady Europejskiej. Nigdy tego nie zrobił, bo, bo oczywiście by musiał pójść pod prąd Berlina, życzeń Berlina i życzeń Paryża. Nie, nie tylko. Bo jeszcze tam jest Austria i Holandia, ale powiedzmy, nigdy również. w tej materii nic nie zrobił. Czyli jakby własne dziecko w cudzysłowie, czy Unię Energetyczną poświęcił. Z niej się nic nie ostało. Bo jej główne hasło, uniezależnijmy się od Rosji, padło i dzisiaj na oczach wszystkich tonie i, i leży w zasadzie na dnie Bałtyku. Czy to był chwyt marketingowy? Jak pan to teraz ocenia? Tak, ponieważ Donald Tusk jest, jest mistrzem chwytów marketingowych, z których potem zostaje tylko wspomnienie albo zewspomnienie. Czy. Jaki by, będzie wizerunek Donalda Tuska po jego rządach w Unii? Króciutko, bo mam minutkę do końca. Sądzę, że będzie taki jak po jego rządach w Polsce: to znaczy, że niewiele zrobił i przerost formy nad treścią i zawiódł oczekiwania. Na pewno, i to, to wiem na pewno, bo pamiętam te oczekiwania w Parlamencie Europejskim: wszystkich z nas, Europe... Środkow... środkowo-wschodnich Europejczyków. Na tym stanowisku Polak będzie nasze interesy, które są wspólne, przecież to jest Wyszech, to jest Trójmorze i tak dalej. On nic w tej sprawie nie zrobił. Nic w tej sprawie nie zrobił, czyli zawiódł nie tylko nas, zawiódł region. I pytanie, czy w nowym rozdaniu nie zostanie zaprzepaszczona ta, 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 ta dżentelmeńska zasada i umowa, że jedno z trzech najwyższych stanowisk przynależy w Europie Środkowo-Wschodniej, czyli nowej Europie, ponieważ on to zmarnował. I na tym musimy kończyć. Będziemy się przyglądać i będziemy na ten temat na pewno rozmawiać również na ten temat Radia 24. Bardzo dziękuję, dziękuję za bardzo. wizytę w studio. Państwa moim gościem był Jacek Sariusz-Polski, europoseł, kandydat prawa i sprawiedliwości, jedynka w Warszawie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. 24 pytania.